Dzień dobry albo dobry wieczór. Krzysztof Marcin Łużyński. Dziś audycja poświęcona przypadkowości istnienia, czy też przygodności życia. Obiecany wcześniej podcast dotyczący pesymizmu pojawi się w późniejszym terminie. Tradycyjnie zacznijmy od dżingla. Zanim przejdę do rozważań nad przygodnością ludzkiego życia, przedstawię dwa opisy faktograficzne, bardzo poruszające, bowiem to, co teraz usłyszycie, to nie literacka imaginacja ani wycinek scenariusza dramatu. To dwa losy i dwa wydarzenia, które położyły kres ludzkiego losu. Owen Carey obchodził swoje 18 urodziny. Z tej okazji wybrał się do jednej z londyńskich restauracji, gdzie zamówił burgera. Składając zamówienie, zastrzegł, że jest silnie uczulony na nabiał. W odpowiedzi usłyszał zapewnienie, że zamówiony przez niego burger nie posiada nic z tego, na co jest uczulony. Jak podają portale informacyjne, od zjedzenia urodzinowego burgera do śmierci dzieliła go godzina. Okazało się, że marynata do kurczaka, którą zawierał burger, posiadała w składzie maślankę. Brytyjczyk najprawdopodobniej doznał wstrząsu anafilaktycznego po kontakcie z alergenem. Nie miał też przy sobie zastrzyku z adrenaliną. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Adam Fenton, 30-latek z Cornwalli, dowiedział się, że cierpi na chorobę nowotworową. W wyniku podjętego leczenia onkologicznego udało mu się pokonać chorobę. Z tej okazji świętował. Wybrał się ze znajomymi na plażę. Następnego dnia rano przechodzień spostrzegł jego ciało leżące u podnóży klifu. Najprawdopodobniej spadł ze skały i zginął na miejscu. Opisy śmierci dwojga ludzi, które właśnie przedstawiłem, to tylko kropla w morzu przyczynków prowokujących do zastanowienia się nad problematyką przypadku. Przypadku w dwójnasób. Raz przypadkowości naszego pojawienia się na świecie i dwa roli, jaką przypadek odgrywa w biografii każdego z nas. Kiedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, dlaczego pojawiliśmy się na świecie, w pierwszym odruchu zapewne przychodzi banalna odpowiedź, ale od razu trzeba zaznaczyć, że jedyna, która nie pozostawia wątpliwości. Powiedzmy, że naszym rodzicom nudziło się, bo na przykład nie było niczego w telewizji i z tego powodu postanowili trochę pofikać. Czyli pojawiliśmy się dlatego, że na około 9 miesięcy przed naszymi narodzinami doszło do zapłodnienia żeńskiej komórki jajowej spermatozoidami męskimi. I to jedyny pewnik, którym dysponujemy. Pozostałe odpowiedzi to już obszar ujmowania faktu narodzin w różne mitologie. Począwszy od bocianów, które przynoszą dzieci, przez pojawienie się na świecie celem wypełniania jakiejś misji, a skończywszy na pojawieniu się z konieczności, zwłaszcza gdy mówimy o postaci, której życie obfitowało w liczne dzieła czy zasługi dla ludzkości, tak doniosłe, że trudno sobie wyobrazić, aby mogło ich zabraknąć. Ktoś, kogo
nie zadowala odpowiedź w ujęciu przyrodniczym, zapłodnienie, ciąża, poród, ma nie lada kłopot, jak zawsze, gdy stawia sobie pytania o sens. Częstokroć kończąc na desperackiej konstatacji, że pojawienie się człowieka na świecie oraz to, co mu się potem przydarza, jest jakiegokolwiek sensu pozbawione. Pora na pierwszy cytat, który wyznaczy nam dwa bieguny możliwych interpretacji narodzin. Emil Cioran, dwudziestowieczny rzecznik melancholików, samobójców i różnej maści rozbitków życiowych, pisał tak, tu cytat: wiem, że moje narodziny to przypadek, traf wart śmiechu, a jednak gdy tylko o tym zapominam, zaczynam zachowywać się tak, jak gdyby było to wydarzenie pierwszorzędnej rangi, niezbędne do trwania i równowagi świata. Koniec cytatu. Słowa Ciorana pokazują nam antypody, dwa różne sensy narodzin. Przypadek i konieczność mojego czy twojego istnienia. Jeśli dumnie założę, że moje pojawienie się na świecie było konieczne, na przykład po to, aby doszło do emanacji pewnych cech ludzkich i zdolności w mojej duszy i psychice, czyli na przykład, że urodziłem się po to, aby teraz nagrywać ten podcast i móc dzielić się przemyśleniami, to można powiedzieć, że w kwestii sensu moich narodzin jestem ustawiony i mam się z czego cieszyć. Gorzej, kiedy dojdę do hipotezy, że to jednak przypadek. Bo czy przypadkowe przyjście na świat może mieć jakikolwiek sens? Kwestie tego, czy nasi rodzice mieli nas w planach, czy też tak jakoś wyszło przez nieuwagę, możemy zostawić na boku. Ona niczego w materii sensu narodzin nam nie rozjaśni, bowiem mówi tylko o okolicznościach poczęcia. Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki jest powód naszego pojawienia się na świecie, jesteśmy skazani na fiasko pewności. Pewni możemy być jedynie biologicznej konsekwencji możliwości rozrodczych człowieka i tego, że jesteśmy dziećmi naszych rodziców, którzy na przykład zapragnęli za naszym pośrednictwem przedłużyć trwanie swoich genów. Idąc dalej drogą szukania sensu narodzin, napotykam na dwa wykluczające się założenia. Pierwsze pochodzi od świętego Tomasza z Akwinu, jednego z doktrynerów Kościoła katolickiego. Drugie to wyimek z powieści Mdłości Sartra, czołowego przedstawiciela egzystencjalizmu. Mamy więc do czynienia ze zderzeniem dwóch światopoglądów, teistycznego i ateistycznego. Tomasz z Akwinu dowodził, że świat, wbrew temu, co uważał na przykład Arystoteles, nie może istnieć odwiecznie. Pisał ponadto, i to nas teraz interesuje, o rozróżnieniu bytu koniecznego i bytu przygodnego. Byt konieczny to oczywiście stwórca, który pojawia się bez przyczyny. Zaś człowiek jest bytem przygodnym. Oznacza to, że może, ale nie musi istnieć. Jest więc bytem niekoniecznym. Jednakże jeśli się pojawia, oznacza to, że ma istnienie udzielone od absolutu, czyli stwórcy, i posiada przyczynę zaistnienia. Jeśli zaś idzie o Sartra, w Mdłościach czytamy, tu cytat: wszystko, co jest istnieniem, rodzi się bez powodu, przedłuża się przez słabość i umiera przypadkowo. Koniec cytatu. Wydaje się, że zarówno dla Tomasza z Akwinu, jak i dla Sartra istnienie ludzkie jest przygodne. Jednak dla pierwszego zawsze ma swoją przyczynę w absolucie, dla drugiego zaś nie ma żadnego powodu istnienia.
I co teraz? Jak mamy sobie poradzić z zagadką naszego pojawienia się na świecie? Możemy pójść chociażby za Sartrem i próbować pogodzić się z przypuszczeniem, że jesteśmy na Ziemi bez żadnego powodu. Jesteśmy sobie i już. Nikt nic nie wie o tym, dlaczego. Możemy też przyjąć za dobrą monetę teorię Creatio ex nihilo Tomasza Zakwinu, wedle której wcale nie musieliśmy się pojawić, a jednak do tego doszło. Czy stoi za tym jakiś niepojęty zamysł i czy warto było się urodzić, aby doświadczyć tego, czegośmy doświadczyli? Heinrich Heine, niemiecki poeta epoki romantyzmu, pisał tu cytat: sen jest dobrą rzeczą, śmierć jeszcze lepszą, ale najlepiej byłoby wcale się nie narodzić. Koniec cytatu. Zaiste, gdybyśmy nie zaistnieli, nie mielibyśmy sposobności rozpatrywania choćby tego, przypadek czy konieczność. Jednak nie urodzić się to stan nikomu niedostępny. Pytam siebie, łudząc się niekiedy, że moje pytanie jest zauważone przez jakąś najwyższą instancję we wszechświecie, czy to, kim jestem i jakim człowiekiem się stałem, to przypadek, czy też nie mogłem stać się nikim innym. Dlaczego posiadam akurat te, a nie inne cechy? Dlaczego mam akurat taki, a nie inny światopogląd? Dlaczego wciąż zaprzątam sobie głowę sensem, zamiast ekstatycznie podrygiwać na parkiecie, uważając, że disco to jest wszystko? A co gdybym był kotem, pawiem, motylem lub drzewem? Z całą pewnością nie dziwiłbym się wówczas mojemu istnieniu, a także nie miał świadomości, że może ono w każdej chwili ulec anihilacji. Nad podobnymi pytaniami zastanawia się w znakomitym wierszu pod tytułem W zatrzęsieniu Wisława Szymborska, rozpoczynając od wersów, tu cytat: jestem, kim jestem, niepojęty przypadek jak każdy przypadek. Koniec cytatu. Nawet jeśli jesteśmy niepojętymi przypadkami, zastanówmy się nad tym, czy to, że jesteśmy właśnie tacy, a nie inni, jest dla nas źródłem dumy czy ujmy. Nawet jeśli zgodzimy się z Arturem Schopenhauerem i powtórzymy za nim tu cytat: nasze życie można też ująć jako niepotrzebny epizod zakłócający błogi spokój nicości, koniec cytatu, to może jest jednak jakieś złote runo do odkrycia w tym, jakimi ludźmi się staliśmy. Rozmyślałem nad tym po stokroć i zawsze dochodziłem do tej samej konstatacji. Nie wyobrażam sobie, abym mógł być kimś innym i nie chciałbym z nikim innym na istnienie się zamienić. Chociaż muszę przyznać, że perspektywa bycia kotem, a nie człowiekiem, jest bardzo kusząca. Skoro jestem dumny z tego, kim jestem i jaki jestem, dochodzę wreszcie do momentu, w którym mój przypadek wydaje się niejako koniecznością. A ty, słuchaczu, czy możesz sobie wyobrazić, że jesteś kimś innym? Odpowiedz sobie na to pytanie przed zapadnięciem w sen. Przejdźmy teraz do tego, co nam się w życiu przydarza, do całej chmary doświadczeń, które zmieszczą się pomiędzy narodzinami i śmiercią. Na początku przedstawiłem przypadek pewnego młodego Brytyjczyka, który zmarł na skutek ciężkiej reakcji alergicznej po zjedzeniu burgera. W tej historii widzimy jak na dłoni, że ludzkie życie zależało od drobiazgu, od jednego ze składników zawartych w posiłku.
Możemy złapać się za głowę i pomyśleć sobie, to absurd, nonsens. Umrzeć w wieku 18 lat po zjedzeniu kotleta z bułką? Kiedy jednak czytamy, że chłopak był uczulony na nabiał, pojawia się racjonalizacja. Jeśli wiemy, że jesteśmy na coś uczuleni, musimy się wystrzegać alergenu, po to, by nie doprowadzić do reakcji alergicznej, której przebiegu i skutków nie jesteśmy przecież w stanie przewidzieć. Następstwem tej reakcji alergicznej był zgon. Znamy więc przyczynę śmierci, ale zastanawiamy się, czy do tej śmierci musiało dojść. Brytyjczyk przecież nie musiał tego dnia odwiedzać żadnej restauracji, a osoba przyjmująca zamówienie mogła być lepiej poinformowana o tym, co znajduje się w burgerze. Rozumowe, medyczne wyjaśnienie tej historii nie może być zadowalające, bowiem nie wiemy, co spowodowało, że akurat tego dnia, o tej godzinie, w tym miejscu, w życiu tego człowieka zaistniała taka, a nie inna koincydencja. Czy był to rzeczywiście zbieg okoliczności, czy też taki układ zdarzeń był z góry założony? A jeśli tak, to przez kogo? Czy jesteśmy pogrążeni w chaosie, w którym splot okoliczności jest najzupełniej bezsensowny i przypadkowy, nie ma żadnego wzorca i jest całkowicie nieprzewidywalny? Kiedy jednego człowieka spotyka wiele nieszczęść i kiedy zaczynamy porównywać jego los z losem człowieka, który według naszej, czasem zresztą błędnej oceny, wiedzie życie szczęśliwe, możemy zapytać o sprawiedliwość. Myślimy sobie wtedy, przecież to niesprawiedliwe. Czemu człowiek, który dba o siebie, ciągle choruje, a ten, który prowadzi zabójczy tryb życia, cieszy się dobrym zdrowiem? Może po prostu los bije na oślep. Może los jest ociemniały. Może kompletnie nie widzi tego, że to niezdrowy tryb życia jest raczej przyczyną chorób, a dbanie o siebie powinno zapewnić dobre zdrowie. A może jest tak, jak pisał Leszek Kołakowski w eseju o kole fortuny. Tu cytat. Kategoria sprawiedliwości nie jest stosowalna do przypadkowości. Innymi słowy, to, co za sprawą przypadku się dzieje, bywa korzystne albo niekorzystne, ale nie bywa sprawiedliwe ani niesprawiedliwe. Koniec cytatu. Jeśli dokonujemy retrospekcji wydarzeń z naszego życia, możemy zacząć zastanawiać się, dlaczego pewne doświadczenia przydarzyły się właśnie nam. Przecież gdyby nie wydarzyło się to i tamto, nasze życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Niekiedy dochodzimy do przypuszczenia, że cały ten zbiór przypadków, które zaistniały, to jest właśnie nasze przeznaczenie. Jednakże takie przypuszczenie może się okazać bardzo bolesne, kiedy dostrzeżemy, jak wiele wycierpieliśmy, jak wielu porażek i rozczarowań doświadczyliśmy. Wtedy dobija się do nas pytanie o sens tych doświadczeń. Jak mamy ogarnąć śmierć 3-letniego dziecka, które umiera na raka, nie mając szansy przeżyć tego, co będą mogli przeżyć jego rówieśnicy, którzy pozostaną przy życiu, bowiem nie zachorowali na nowotwór? Dlaczego śmiertelna choroba dotknęła akurat tego konkretnego człowieka, który dopiero co rozpoczął ziemską podróż na osi czasu, podczas gdy inne dzieci pełne zdrowia i sił witalnych dokonują właśnie wielu odkryć w zadziwiającym świecie? Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy figurze nieuleczalnie chorego dziecka i spróbujmy powściągnąć piętrzące się emocje, które na ogół pojawiają się, gdy mamy do czynienia z cierpieniem i śmiercią dziecka.
Kiedy na raka umiera człowiek w średnim wieku, przyjmujemy to ze względnym zrozumieniem, ale i tak skłonni jesteśmy powiedzieć, że za wcześnie na śmierć, że to niesprawiedliwe. Z jeszcze większym zrozumieniem przyjmujemy wiadomość o śmierci człowieka starego. Czasem nawet mawia się umarł ze starości. Ponadto w przypadku śmierci ludzi dojrzałych czy starszych zawsze możemy się wesprzeć, choć uważam to za nieetyczne, moralizującym wytłumaczeniem odnoszącym się do trybu życia. A to, że palił papierosy, a to, że za dużo pił alkoholu, czy niezdrowo się odżywiał. Kiedy natomiast umiera kilkulatek, jesteśmy bezradni pod względem poznawczym. Nie możemy już wtedy moralizować o zgubnych skutkach nikotynizmu czy otyłości. Jedyne, czym dysponujemy, to suchy fakt odnoszący się do śmierci z powodu takiej lub innej choroby. Jeśli jesteśmy skłonni tłumaczyć śmierć dziecka niepojętym przypadkiem, który nigdy nie powinien mieć miejsca, to być może dlatego, że trudno nam się zmierzyć z domniemaniem, że jesteśmy tylko nieznaczącym epizodem w skali trwania świata. Epizodem jednym z całego bezmiaru epizodów, tak nieznaczącym, że nasze trwanie jest permanentnie wystawione na niełaskę niszczycielskiego bezładu wszech rzeczy. Albo też, że i taką interpretację odnajdziemy w gnozie, stworzycielem świata i człowieka nie jest Bóg dobry, lecz zły demiurg. Śmierć dziecka to jeden z tych fenomenów, który każe nam powtórzyć za Emilem Cioranem, tu cytat: trudno, a nawet nie sposób wierzyć, że w skandalu stworzenia maczał palce dobry Bóg Ojciec. Wszystko każe domniemywać, że w ogóle nie brał w nim udziału, że jest ono dziełem Boga bez skrupułów, ułomnego. Koniec cytatu. W książce Potyczki z Freudem, mity pułapki i pokusy psychoterapii, filozof, eseista i radiowiec Tomasz Stawiszyński pisał tak, tu cytat: czy można mówić o losie jako o czymś uporządkowanym, o przeznaczeniu, które na nas czeka, o synchroniczności jako zasadzie wprowadzającej ład między światem naszej wyobraźni a światem zdarzeń, które nas spotykają? Po doniesieniach o fali tsunami zagarniającej w jednej chwili kilkaset tysięcy istnień, po informacji, że ginie 2 11-latków potrąconych przez naćpaną 20-latkę na przejściu dla pieszych. Nie znam odpowiedzi na te pytania, choć wobec ogromu cierpienia w świecie wszystkie filozoficzne i teologiczne koncepcje próbujące nadawać zdarzeniom jakąkolwiek sensowną strukturę wydają mi się w jakiś sposób bezczelne. Koniec cytatu. Tutaj trzeba wspomnieć o ryzyku. Można powiedzieć, że urodziwszy się, mimochodem wpadliśmy w niewolę ryzyka. Jest ona dozgonna. I nie chodzi mi tutaj o podejmowanie ryzyka w sytuacjach niebezpiecznych, lecz o to, że każda chwila jest ryzykiem. Ryzykiem poniesienia straty czy doznania uczucia nieprzyjemnego. Jeśli miałbym pójść za moją intuicją, powiedziałbym, że to, co ludzi w życiu spotyka, nie ma umocowania w żadnym porządku. Jest kompletnie bezsensowne, przypadkowe, a my, chcąc pozostać przy zdrowych zmysłach w obliczu grozy istnienia, próbujemy naszemu jednostkowemu istnieniu nadawać różnorakie sensy. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej, ale dla wszystkich jest to zajęcie na całe życie.
Roztrząsając kwestię istnienia rzekomo dobrotliwego Boga oraz zastanawiając się również w kontekście zagadnienia przypadku nad złem i cierpieniem, które staje się udziałem ludzkości, dochodzimy do tego, co nazywa się teodyceą. Teodycea w bardziej filozoficznym ujęciu to próba podjęta przez Leibnica obrony Boga przed zarzutem, że pragnie zła na świecie albo że jest wobec niego bezsilny. Zaś w bardziej teologicznym ujęciu teodycea zajmuje się godzeniem kwestii miłosiernego Boga z istnieniem zła w świecie. Brnąc dalej w refleksję nad przypadkiem, możemy także trafić w bardziej jasną stronę i zastanowić się nad zakochaniem i miłością. Tutaj bowiem znowu znajdujemy się na rozdrożu, które rozgałęzia się na dwie drogi. Znów możemy zapytać, czy to przypadek, że pokochaliśmy tego, a nie innego człowieka? A może musieliśmy pokochać właśnie tego, bowiem to on, nikt inny, był nam pisany. Nie mamy żadnych racjonalnych narzędzi, aby wykazać, że dwoje ludzi połączyło przeznaczenie. To mitologia, w którą obrosła miłość, każe nam myśleć, że ukochany czy ukochana byli nam przeznaczeni. W tego typu fantazmaty uciekamy zwłaszcza wtedy, kiedy znajdujemy się w silnym odurzeniu biochemicznym w pierwszej fazie zakochania i kiedy wydaje nam się, że obiekt naszej miłości jest idealnym dopełnieniem nas samych. Bo to przypadek przecież decyduje o tym, żeśmy poznali tę, a nie inną osobę. Mogliśmy się zakochać w kimś innym, w kimś, kto jeszcze bardziej do nas pasuje. Dobrze ujął to Charles Bukowski, tu cytat. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest 10 tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz. Koniec cytatu. Choćbyśmy przetrząsnęli nasze dotychczasowe życie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy zawiadują nim przypadki, które bezładnie krążą po orbicie chaosu, czy też wszystko, co nam się przydarza, jest ściśle zdeterminowane od samego początku, czyli od chwili narodzin, a my jedynie wypełniamy fatum pod nadzorem bogini Ananke, bogini konieczności, nadal pozostaniemy niepewni i pogodzić się musimy z tą niepewnością. Bowiem nie uzyskamy znikąd rozstrzygnięcia w starciu pomiędzy przypadkiem a koniecznością, zarówno naszego istnienia, jak i tego, co się na nie składa. A zresztą, koniec końców, czy ma to dla nas tak wielkie znaczenie egzystencjalne? Kiedy ziemia nam trzeszczy pod nogami i kiedy ktoś wyprowadził w naszym kierunku cios, nie ma żadnego znaczenia, czy tak musiało się stać, czy też wcale nie musiało, bowiem już się stało i się nie odstanie. Czujemy ten cios, a świadomość jego zaistnienia i natężenia jest dodatkowym źródłem cierpienia. Tyle o przygodności. Dziękuję tym, którzy mnie wysłuchali. Jeśli przypadek nie pomiesza mi szyków i na przykład nie spadnie na mnie cegłówka z wysokości albo nie porwie UFO, usłyszymy się w kolejnym podcaście. Mówił Krzysztof Marcin Łużyński.